Następnego dnia po apelu przyszedł oficer. Ausziehen, rozebrać się. Po co, na co? Najmniejszego pojęcia nie mieliśmy, co to może być, co się stanie. Przyszedł, obmierzył mnie, opukał, obsłuchał. I powiedział, no ja. To są, no ja. I następnego dnia ja słyszałem, że tam się taki żył, takie przesypywanie kamieni. Bo to za ścianą zaraz ma. Przyszedł po mnie później Walter Neff i powiedział, lange koma ja. A to poszedłem z nim. Miał mnie iść? Poszedłem. Nie było słowa w niemieckim, nie. Kombinezonik, Cian. I zaprowadził mnie do drugiego, większego pokoju, gdzie było takie urządzenie. Może takie wysokie, może takie szerokie, może takie z 2,5 metra, 3 metry. Basenik z wodą. Tam na ścianie jakieś zegarki. Rein. Pop. Wlazłem. Przy okazji uderzony. Bo nie chciałem. Jak wlazłem, to Walter Neff, to te kamienie, o których przed chwilą powiedziałem, to były kawały lodu. Dosypywał do tej wanny dużej, w której ja już siedziałem. I odsypywał tak ten lód kubłami z drugiego innego pokoju, że ja poczułem okropny ból, strzykanie, rwety w całym organizmie i straciłem przytomność. Nie pamiętam więcej, co to było, jak to było. Co się dzieje? Parę dni byłem w uslus, nie wiedziałem, co jest. Dzisiaj to mówią, w śpiączce jest, tak?